Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Ależ nim za to pięknie wywijała. Gdzieżeś się tego nauczyła? Tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Ha, 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 no właśnie. Do kompanii należysz. Piliśmy razem, o, i odyńca żeśmy upolowali. A dalej nie wiemy, skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Wiedźminką. Choć nie do końca, bo nie przeszłam mutacji. Wiedźminką? Czyli oprócz fechtunku znasz się na eliksirach i takich tam. Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, Igryn, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach ci obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej, Ciri! Nie przynieś nam wstydu! Twój miecz zaraz będzie mój! Ha! Niedoczekanie! Zależy ci na tej klaczy, co? Miałam kiedyś podobną! Twój miecz zaraz będzie mój! Ha! Niedoczekanie! Szybciej, dziewczyno! Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie.
ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę.